Cześć! Znajdujemy się w Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejne rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Cześć, ja jestem Dominik. Ja jestem Damian. A dzisiaj mamy dla Was rowery Giant Attent CS. Tak. Na wstępie chciałbym podziękować za liczne uwagi i komentarze po nagraniu serii RS. No i było sporo pytań, czy nagramy też CS-ki. Na Waszą prośbę i z uwagi na to, że je posiadamy, nagrywamy dzisiaj serię CS. I omówiłem Wam szczegóły między linią RS a CS. Attent CS występuje w dwóch modelach, jedynka oraz dwójka. Oczywiście w wersji na wysokiej, jak i niskiej ramie. Tu dzisiaj mamy na niskiej ramie. Rower wykonany z aluminiowej ramy. Tak jak w RS-ie, główka ramy jest bardziej wyprzedzona do przodu, czyli jest mniejszy kąt. Mamy schludnie schowane przewody na amortyzacji i w jedynce, jak i dwójce. Odmiana kolorystyczna, tutaj mamy ciemniejszy, czarny. Tutaj mamy z połyskiem. Jest w macie lub połysku. O, dokładnie, w macie lub połysku. I co ważne, CS od RS-a różnią się, CS od RS-a różnią się tym, że mamy tutaj jeden na jeden tak naprawdę, czyli mamy biegi w pieście. Gdzie w dwójce, czyli w modelu niższym, jest to 7 biegów, natomiast wyższym 8. No i warto dodać, że to są są to piasty od Shimano, od Shimano Nexus, dokładnie. Jeżeli chodzi o linię CS, między jedynką a dwójką nie ma tak wielkich różnic jak w serii RS. Czyli widelec w jednym i drugim modelu jest z regulacją wstępną. Oczywiście jeden i drugi jest amortyzowany. Jeden i drugi model posiada mostek regulowany i sztycę amortyzowaną. W zasadzie najważniejszą różnicą między tymi modelami jest różnica jednego biegu w pieście. Tutaj mamy Inter 7. W przypadku jedynki jest to 8-biegowa piasta. No i wykończenie lakieru. Tutaj mamy wykończenie w macie, w jedynce jest połysku. Także w zasadzie to jest tyle różnic, które tak się na dobrą sprawę dopatrzyliśmy. Dokładnie tak. Wpatrywaliśmy dosyć konkretnie i nie wiem, może coś pominęliśmy. W zasadzie tak, opony mamy CST, koła mamy giantowskie, piasty mamy Shimano, z przodu mamy prądnicę, tak. Która zasila nam przednią lampę, tylnia jest bateryjna. Tak jak w przypadku RS-a, bagażnik jest systemem MIG, co też Wam zaprezentujemy również na tym filmiku. Już mówiliśmy, w RS-ach jest to bardzo fajny system. Tak jest. Rowery już na hamulcach, też na hamulcach szczękowych, w tych rowerach to jest wystarczające. Stopka bajka i bardzo wytrzymała. W skrócie, schludne, wytrzymałe rowery. Giant na wszystkie swoje modele udziela dożywotniej gwarancji, także to też jest bardzo na plus. Co do różnic, te, które tutaj wyłożyliśmy, to są te, które się dopatrzyliśmy. Dokładnie tak. Mamy dla Was mały challenge. Jeżeli dopatrzyliście się więcej różnic w swojej wiedzy, podzielcie się z nami w komentarzach. Jesteśmy również ciekawi nie tylko swoich opinii, ale również Waszych. Jesteśmy nastawieni na dialog, nie na wykład. Pokrótce w zasadzie omawiamy w tych filmikach rowery i tak jak zawsze mówimy, szczegółowe i indywidualne podejścia zawsze są rozwiązywane w salonie. W Brodnicy, gdzie dzisiaj nagrywamy, posiadamy modele z niską ramą. Bodajże w Iławie jeszcze mamy modele z wysoką ramą i spodziewamy się jeszcze jednej partii od Gianta z dostaw. Na sam koniec może powiemy coś o cenie. Cena, czyli w dwójka kosztuje?
3,99. Natomiast dwójka, jedynka, czyli model najwyższy, kosztuje 3299 zł. Czyli mamy 200 zł różnicy tak naprawdę pomiędzy jednym biegiem. Zabieg dokładnie i lakier wedle naszej wiedzy i obserwacji. To tylko tyle się różnią. Natomiast tylko i dla niektórych aż. No właśnie. Także to jest rzecz gustu. Na sam koniec, rowery z przeznaczeniem miejskim lub tudzież za miasto, ale to bardzo lekki teren, jakieś wycieczki na ścieżkach rowerowych. Tak. Idealny rower na dojazd do pracy, na niedzielne wycieczki. Taki mieszczu. Na jazdę codzienną do pracy, na zakupy. Myślę, że Giant jest tak skonstruowanym rowerem, że on i szybciej się ludziom nudzi, tak jak była słynna seria Tourer. Tourery się szybciej klientom po prostu nie tyle nudziły, co przychodziły w inny etap, no bo to 10 lat i ktoś jeździ 15 jednym rowerem, z tym rowerem się niewiele dzieje. I z samej chęci posiadania czegoś nowego ludzie wymieniali Tourery na nowsze Tourery. No, po prostu się nie zmieniało, nie było w zasadzie potrzeby. To było nie do zajechania. Ludzie jeździli i to klienci mi sami przyjeżdżali na serwis Tourerem 15-letnim na małą konserwację i jedzie dalej. Także dzisiaj omówiliśmy Wam Attendy CS 1, jak i 2. Dwójkę i 1. Tak, poprawnie. Nakreśliliśmy różnicę pomiędzy właśnie tymi modelami oraz pomiędzy serią CS a RS. Tak jak już Damian powiedział, o szczegóły zapraszam Was serdecznie do salonu Bronicy lub Iławie. Zrobimy przymiarkę. Mamy tutaj kawał placu, na którym się można przymierzyć tego roweru. Dopasujemy pozycję pod Wasze preferencje, tak żebyście się czuli dobrze na tym rowerze. Także my dziękujemy za ten odcinek, w razie czego zapraszamy do kontaktu i oczekujcie kolejnych odcinków. A one już niebawem. Dzięki za dziś. Cześć. Cześć.